Ja się nazywam Wawrzyniec Smoczyński, jestem dyrektorem polityki Insight, partnera tegorocznego EKG i mam przyjemność moderować drugą debatę tej konferencji zatytułowaną Innowacyjna Europa, czas działań. Zapraszam na podium panelistów. Commissioner, Mr. Rennert, please join us on the podium. Gościem specjalnym jest pan Carlos Moedas, komisarz do spraw badań, nauki i innowacji Komisji Europejskiej. Cieszymy się również z obecności pani Leny Kolarskiej-Bobińskiej, minister nauki. Jest z nami również pan Piotr Chełmiński, członek zarządu PKN Orlen do spraw rozwoju i energetyki. Pan Klaus-Dieter Rennert, prezes Hitachi Limited na Europę. Oraz pan Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA. Szanowni Państwo, Europa jest dziś głęboko podzielona, ale w jednej kwestii panuje zgoda. Wszystkie 28 państw Unii chcą wzrostu gospodarczego. Zgadzamy się też co do tego, że dla gospodarek rozwiniętych nie ma innej drogi do wzrostu niż poprzez innowacje, a więc przez odkrycia, wymyślanie produktów odpowiadających na nowe potrzeby, prototypowanie i skuteczną komercjalizację tych pomysłów. Potrzebujemy, aby z europejskich startupów wyrastały firmy o globalnym zasięgu, mogące być czempionami nowej unijnej gospodarki. Taka jest wizja. Wszyscy wiemy, jak bardzo rzeczywistość od niej odbiega, także tutaj w Polsce. Na temat innowacyjności łatwo rozmawiać na konferencjach, znacznie trudniej ją praktykować. Dlatego dzisiejsza debata, i taki jest pomysł na tę debatę, będzie inna. Chcemy rozmawiać o konkretnych zobowiązaniach, zobowiązaniach Unii Europejskiej, polskiego rządu, ale także biznesu w zakresie budowy innowacyjności w Europie i w Polsce. Moment po temu jest bardzo dobry, bo mamy nową Komisję Europejską. W Polsce powstanie jesienią nowy rząd. Pani minister, życzymy, żeby to był ten sam rząd z odnowionym mandatem demokratycznym. Ale myślę też, że po stronie firm rośnie świadomość, że ten czas rozwoju opartego na niskich kosztach pracy dobiega końca i że czas zacząć myśleć na poważnie o innowacyjności. Naszą debatę otworzy wystąpienie komisarza Moedasa. Commissioner, thank you for coming to Warsaw, to Katowice. Panie komisarzu, dziękuję za przybycie do Katowic i oddaję głos. Good afternoon. Szanowni państwo, I hope I said it right. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem po polsku. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mam okazję tutaj być na katowickim kongresie ekonomicznym. To zwłaszcza zaszczyt dla mnie, że zostałem zaproszony do panelu na temat Europy innowacyjnej. Muszę powiedzieć, że wystąpienie prezydenta Polski dało mi bardzo wiele energii. Nieczęsto zdarza się, że prezydenci państw wypowiadają się w taki sposób jak wasz prezydent o innowacyjności, o nauce. Mało który z prezydentów jest takim orędownikiem tej dziedziny, więc to było dla mnie wręcz fantastyczne, że miałem okazję być świadkiem tego, że prezydent kraju kończy swoje wystąpienie mówiąc innowacja, innowacje, innowacje. Pragnę również podziękować panu premierowi Buzkowi, który pochodzi zresztą z tego regionu i to właśnie on był swego rodzaju kołem zamachowym Europy. Mam wiele powodów, aby podziwiać pana Buzka, nie tylko ze względu na te wielkie osiągnięcia, które państwo świetnie znają, lecz również dlatego, że jest on człowiekiem, który naprawdę współtworzy konsensus. A takie właśnie podejście jest w Europie niezbędne. O to chodzi w Europie. To powinniśmy promować. I to właśnie, jak dla mnie, jest jedna z najważniejszych umiejętności polityka europejskiego. Dziś chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, co chcemy robić w Europie, jeżeli chodzi o badania, rozwój oraz innowacyjność. I
przed państwami członkowskimi są trzy metody, jeżeli chcą, aby społeczeństwa tych państw były lepsze dla obywateli. Czyli trzy metody podnoszenia produktywności. A to produktywność daje nam wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarczy jest właśnie dlatego, że państwa stają się bardziej produktywne, a aby stać się produktywnymi, mamy tak naprawdę tylko trzy opcje. Po pierwsze, można pracować tyle samo za mniejsze wynagrodzenie. Po drugie, pracować więcej za te same pieniądze. Albo po trzecie, wprowadzać innowacje. Czyli taki mamy wybór. Notabene wcześniej rozmawiałem z moją koleżanką, panią minister nauki, i bardzo się cieszę, że tego typu tematy są tak mocno obecne w polskiej debacie i muszę pogratulować pani minister za to, co ona robi i za to, że promuje tę wizję rozwoju i bogacenia się poprzez innowacyjność. Innowacyjność to badania podstawowe, ale to też procesy biznesowe. To marketing, wzornictwo, nowe metody rozwiązywania starych problemów, nowe produkty, nowe usługi. To wszystko tworzy miejsca pracy, rozwija gospodarkę i rozwiązuje problemy natury społecznej. Ja jestem wyznawcą Europy innowacyjnej. Wiem, że w dalszym ciągu przed nami bardzo wiele przeszkód, jeżeli chcemy stworzyć taką innowacyjną Europę, której naprawdę potrzebujemy. Jesteśmy jednak w stanie pokonać te przeszkody, bo mamy bardzo wiele silnych stron. Mówię tu o pewnym duchu nauki wśród naukowców, wśród innowatorów, ale także wśród biznesmenów Europy. Unia Europejska odgrywa swoją rolę, lecz to tylko jeden element tej układanki i wiele możemy zmienić. Czasami mówi się, że Europa robi to, Europa robi tamto. Jeśli popatrzymy jednak na naukę, to jest chyba świetny przykład tego, jaki wkład ma Europa. Obecnie żadnej gałęzi nauki nie jest w stanie rozwijać tylko jeden kraj, czy tylko jeden ośrodek, czy jeden naukowiec. Zresztą niedawno spotkałem bardzo ciekawego człowieka, astronautę, jednego z Europejczyków, Luca Parmitano, Włoch. I Luca Parmitano powiedział mi, że on postrzega naukę trochę tak jak figurę geometryczną. To jest ostrosłup, czyli de facto piramida. I powiedział mi, że tak jest właśnie z nauką. Jeżeli chcemy wejść wyżej, to mamy tak naprawdę tylko jedną możliwość. Jeżeli czubek piramidy ma się wznosić wyżej, to musimy zwiększyć podstawę. I tak to właśnie wygląda w Europie. Musimy zająć się rozszerzeniem podstawy tej piramidy, to wówczas jej czubek sięgnie wyżej, czyli będziemy w stanie tworzyć nowe produkty, nowe rozwiązania. Tak więc, owszem, w Europie mamy wiele silnych stron. Powinniśmy być pozytywnie do tego nastawieni. Po pierwsze, Europa to dom bardzo wielu firm, które są wiodącymi firmami, jeżeli chodzi o produkcję, o wzornictwo, usługi. Firmy, które najbardziej inwestują w badania, to często firmy europejskie. Firmy farmaceutyczne, telekomunikacyjne, energetyczne, zajmujące się rozwiązaniami związanymi ze środowiskiem i tak dalej. Po drugie, powinniśmy być dumni z tego, że to właśnie w Europie znajdują się niektóre z najsłynniejszych i najlepszych uniwersytetów świata. Stanowimy tylko 7% ludności świata, ale ponad 30% wiedzy świata powstaje w Europie. To bardzo imponujące. Tak więc
Europa ma bardzo silną pozycję, jeżeli chodzi o innowacyjność. Wydaje mi się, że czasami nawet o tym zapominamy. Mamy największy rynek wewnętrzny na świecie. Firmy takie jak Spotify, Shazam, Rovio, to są firmy, które pokazują światu bardzo dobrze, na czym polega skokowa innowacyjność. Jeżeli popatrzymy jednakże w przeszłość i trochę się zastanowimy, popatrzmy, Google powstał w roku 1998, Twitter w 2006. Tak więc takie firmy potrzebują szybkości i skali. Naszym zadaniem, zadaniem polityków jest stworzenie odpowiednich warunków. Tak więc promowanie innowacyjności to też klucz do konkurencyjności, a także lepszej jakości życia. Zwłaszcza w Europie, gdzie musimy konkurować poprzez wiedzę i pomysły, a nie poprzez niskie koszty. Prezydent Polski powiedział to bardzo elokwentnie dziś rano i bardzo cieszę się, że mogę zacytować go. Mianowicie powiedział, że musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie możemy konkurować kosztami, niskimi kosztami, tylko właśnie wiedzą. Niemniej jest to wyścig globalny, czyli wszyscy są na tej bieżni. I co widzimy, patrząc na ten wyścig? Otóż, jeżeli chodzi o wyniki innowacyjności od roku 2008, idzie nam tak naprawdę całkiem nieźle. Luka pomiędzy Stanami a Japonią, luka innowacyjności zmniejszyła się o prawie połowę. Ale na przykład jak porównamy się z Koreą Południową, ta luka się poszerza. A Chiny z kolei bardzo szybko nas gonią. Tak więc nie ma tutaj możliwości, abyśmy osiedli na laurach. I ogólnie rzecz biorąc, to jakie mamy wyniki, to jest ograniczone przez ogromne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi, a także pomiędzy regionami. Biorąc pod uwagę nakłady na badanie i rozwój, około 2%. To oznacza, że Unia Europejska pozostaje zdecydowanie w tyle za Stanami, Japonią czy też Koreą Południową. Tak więc istnieje przestrzeń do inwestycji w rozwój, w innowacyjność i ta konieczność jest coraz bardziej oczywista. Państwa Unii Europejskiej, które zainwestowały więcej, okazały się państwami najbardziej odpornymi na kryzys. I stąd następujące pytanie. Jak oceniać polityków? Otóż uważam, że powinno się ich oceniać nie po ilości inwestycji, tylko po jakości inwestycji. I ta kwestia jest zasadnicza. Nie chodzi tylko o to, ile mamy pieniędzy, ile ich wydamy, lecz również o to, co z tego uzyskamy. Tak więc nowy plan inwestycyjny stanowi bardzo znaczący element tej wizji. Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych na pewno pozwoli na zmobilizowanie dodatkowych zasobów finansowych, które trafią między innymi na badania i rozwój. W tym momencie spoglądam w stronę pana premiera Buzka, którego niezwykle szanuję. Jest to człowiek, który dobrze wie, że właśnie badania i nauka to coś, co EFIS powinien sponsorować nie dlatego, że kochamy naukę, lecz dlatego, że powinniśmy wiedzieć, że te inwestycje, które są ryzykowne, dają też najlepsze korzyści dla gospodarki. Cóż daje więcej tych korzyści niż nauka? Tak więc ten nowy fundusz na pewno zwiększa możliwości, jakie przed nami stoją i zwłaszcza po roku 2020 będzie chyba kluczowym narzędziem wspierania innowacyjności. Jest to 80 miliardów na 7 lat. Jest to największy tego typu program wspierania badań na świecie. Jeżeli porównamy się z poprzednimi programami ramowymi, to zobaczymy, że tutaj innowacyjność jest elementem zintegrowanym po to, żeby wspierać cały proces od laboratorium na rynek, poprzez etapy pilotażowe, aż po dojrzały produkt. Czasami ze smutkiem patrzę na młodych Europejczyków, którzy skarżą mi się, że mieli dobre pomysły, ale musieli wyjechać z Europy, aby móc stworzyć projekt pilotażowy.
To bardzo smutne i dlatego musimy skoncentrować się przede wszystkim na małych i średnich przedsiębiorstwach, które potrzebują wsparcia dla tak nowatorskich projektów. Musimy stworzyć takie narzędzia, które będą po prostu użyteczne dla tych małych i średnich przedsiębiorstw. 3 miliardy do roku 2020 dla tych właśnie instytucji w ramach tego narzędzia, łącznie zaś 8,6 miliarda. Unia Europejska nie jest jednorodna. Mimo wielu zmian do tej pory pomiędzy poszczególnymi krajami i regionami istnieją ogromne różnice, jeżeli chodzi o zasobność i wyniki finansowe. Kryzys finansowy i obcięcie budżetów badawczych jeszcze bardziej utrudniły sytuację. Aby jednak pomóc zaradzić coś na ten problem, i tutaj bezpośrednio odnoszę się do pana premiera Buzka, niektórzy ludzie mówią, że jest pan ojcem tych koncepcji, które przedstawiam, aby poświęcić właśnie te kwoty w formie finansowania na popularyzowanie doskonałości i uczestnictwa w tych państwach członkowskich i regionach, gdzie nakłady na badania i rozwój są relatywnie niskie. To jest spoglądam na premiera Buzka, bo ja sam nie uczestniczyłem w tym, ale właśnie Polska jest jednym z najbardziej aktywnych uczestników tego typu programów typu twinningowego. Zresztą wspominałem pani minister o tym i gratulowałem jej za wykonanie kawału dobrej roboty, jeżeli chodzi o wejście na te, że tak powiem, schody wiodące w górę do doskonałości. Oprócz tego, oprócz wsparcia finansowego, potrzebne jest też doradztwo. W ramach nowych instrumentów oferujemy tego typu doradztwo, przeglądy typu peer reviews i tak dalej. Cieszę się, że Polska już wyraziła zainteresowanie takim właśnie peer review, jeżeli chodzi o swój system dofinansowania. Kiedy inne państwa świata patrzą na nas, widzą coś wspaniałego, jeżeli chodzi o właśnie peer review, czyli oceny partnerskie. Chodzi o to, że u nas to nie politycy podejmują decyzje o nauce, tylko ci, którzy się na tym znają, a więc naukowcy, poprzez proces ocen partnerskich, a więc peer review. W tym momencie musimy zmobilizować wsparcie z różnych źródeł finansowania, między innymi z Europejskich Funduszy Strukturalnych, bo Europa daleko zaszła, jeżeli chodzi o rozwój rynku wewnętrznego, ale pewne obszary dalej pozostają niejako nieodkryte, takie jak na przykład obszar badań, aby wiedza mogła swobodnie przepływać nad granicami. Musimy jednak pamiętać, że pozostaniemy inni niż inne kontynenty, na przykład będziemy zawsze inni niż Stany Zjednoczone. Mimo naszych wysiłków, nasz rynek dalej pozostaje rozdrobniony. Mamy 28 rządów, 28 polityk naukowo-badawczych, 24 języki i urzędowe i bardzo wiele różnorakich doświadczeń. To rozdrobnienie może być wrogiem innowacyjności, ale może być też korzyścią, dlatego że różnorodność to źródło innowacyjności i kreatywności. Lina Hill, moja profesor w Uniwersytecie Harvarda, studiowała różnorodność przez 20 lat. Brała pod uwagę składy zarządów firm, kierownictwa uczelni i tak dalej. I jej badania wykazały, że czasami, jeżeli mamy w jednym pomieszczeniu ludzi pochodzących z różnych grup etnicznych, religii i tak dalej, czasami rozpoczęcie pracy zajmuje nieco więcej czasu, jednak kiedy już się rozpędzi, to taka grupa pracuje znacznie skuteczniej niż grupa homogeniczna. Tak więc różnorodność może spowolnić działania na bardzo krótką metę, ale długoterminowo prowadzi do dużo większej innowacyjności, bo przecież każdy naukowiec przychodzi z własną wiedzą, doświadczeniem, inną perspektywą i to wszystko łączy się przy takim stole obrad. Europa to fabryka pomysłów. Nasza różnorodność w Europie pozwoli na tworzenie tylu pomysłów, ale to jest nasza ogromnie ważna strona, właśnie ta kreatywność, różnorodność. Bez wątpienia przemysł, biznes też się tym interesuje. Mamy przecież te programy dla małych i średnich przedsiębiorstw,
I chciałbym, żeby, tutaj pragnę to podkreślić, musimy bardziej zaangażować sektor prywatny. Idzie nam dobrze, ale możemy postępować jeszcze lepiej, jeżeli chodzi o uczestnictwo sektora prywatnego. Na pewno jego zaangażowanie może być wyższe. Mam więc nadzieję, że firmy będą w jeszcze większym stopniu uczestniczyły w tym w przyszłości, po to, aby stworzyć taki ekosystem, który pozwoli na rozkwit nowej, innowacyjnej Europy. Koresponduję z prezesami firm w całej Europie i piszę im nie o tym, co chcę zrobić w przyszłości, lecz pytam ich, przed jakimi barierami stoją, przed jakimi problemami stoją i co ja, jako polityk, mogę zrobić, aby te bariery zmniejszyć. Wiemy, że mamy problem, jeśli chodzi o inwestycje prywatne. I czy to wynika z tego, że w ogóle nie chcą inwestować i wolą jechać gdzie indziej? Nie, nie dlatego, że oni chcą inwestować gdzie indziej. Chcieliby inwestować w Europie, ale istnieją pewne niewidoczne bariery. Po stronie podaży musimy stymulować światowej jakości badania naukowe, ale Unia Europejska nie rozwija się tak, jak moglibyśmy sobie tego życzyć, jeżeli chodzi o pewne branże wymagające wysokiego poziomu wiedzy o ogromnym potencjale rozwojowym. W takim razie potrzebujemy stworzyć taki ekosystem, który będzie wspierał te gałęzie. Nazwałbym to nową erą innowacyjności. Taką erą, w czasie której przyciągniemy do nas najlepsze mózgi świata, tak aby to Europa była magnesem dla inwestycji zagranicznych. Musimy poradzić sobie z barierami regulacyjnymi i finansowania, zwłaszcza jeżeli chodzi o nowo powstałe branże. Na pewno wiedzą Państwo, o czym mówię. Na pewno Państwo sami byliby w stanie przytoczyć bardzo wiele przykładów. Te bariery bardzo często przeszkadzają nam w osiąganiu celów. Całkiem niedawno czytałem o pewnej wspaniałej kobiecie, Ada Lovelace, która mieszkała we Wielkiej Brytanii w latach 30. XIX wieku. To była córka Lorda Byrona, słynnego poety. Jej matka chciała, aby została matematykiem, aby pracowała w nauce. Matka, zdaje się, niezbyt dobrze odbierała to, że ojciec, czyli Lord Byron, pisze i podróżuje cały czas, więc zachęcała córkę do studiowania matematyki. Ale jednocześnie z drugiej strony córka miała kontakt z poezją ojca. Faktycznie stała się słynnym matematykiem i de facto została pierwszym programistą komputerowym. A mianowicie zajmowała się wspólnie z kolegą z pewnymi wyzwaniami matematycznymi. Ja mam taki cytat. Mówimy o roku 1830. Być może to urządzenie mogłoby wpływać na inne rzeczy, oprócz liczb, opisywać na przykład relacje pomiędzy wysokością tonu dźwięku. Ten komputer, który ona nazywała silnikiem, ten silnik mógłby tworzyć muzykę. Czyli Ada Lovelace w roku 1830 opisywała zasadnicze koncepcje gospodarki cyfrowej. Już wtedy mówiła wyraźnie, że to, czym ona się zajmuje, czyli komputeryzacja de facto, to może być coś znacznie więcej niż tylko liczby. Następnie przez ponad 100 lat nic się nie działo. Dlatego, że po pierwsze, wiele osób nie chciało, żeby jej historia była powszechnie znana, dlatego, że była kobietą. Bardzo wielu mężczyzn chciało, aby to im przypadł ten zaszczyt. I dopiero 100 lat później w laboratoriach Bell w latach 40 naszego wieku stworzono tranzystor. Dlaczego tak wiele czasu było na to potrzeba? Nie dlatego, że było brak pomysłów. Pomysły były, fundamenty były, ale nie było ekosystemu, nie było zachęt. O tym właśnie musimy
pamiętać, że czasami nie chodzi tylko o to, żeby mieć wiedzę zasadniczą, badania podstawowe i tak dalej, ale trzeba coś zrobić, żeby to wszystko się wreszcie wydarzyło. Czyli nie chodzi o to, żeby było mniej przepisów, tylko żeby te przepisy były inteligentne, żeby przepisy prawa zachęcały badaczy do realizacji takich projektów. Jestem przekonany, że nasza konferencja będzie świetnym polem do wymiany pomysłów pomiędzy tymi wszystkimi, którzy są zaangażowani w innowacyjność i badania, bo na tym polega nowa Europa. Proszę Państwa, na koniec trzy kwestie do rozważenia sobie. W jednej z ostatnich książek Walter Isaacson, bardzo znany biografista amerykański, dochodzi do wniosku, że innowacyjność w erze cyfrowej ma kilka głównych parametrów czy też cech. Po pierwsze, większość takich odkryć to wynik pracy zespołowej. W ciągu ostatnich 100 lat każdy nowy pomysł w świecie cyfrowym był wspólnym, grupowym projektem. Użytkownicy wpływają na kształt takich innowacji. I wreszcie, prawdziwa kreatywność zawsze pojawia się na skrzyżowaniu nauki i sztuki. Tak więc, jeżeli chcemy, aby Europa się rozwijała, to musimy wykorzystać główne nasze zalety, czyli to, że mamy wielokulturowość, wielodyscyplinarność w świecie otwartej nauki i otwartej innowacyjności. Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, bardzo dziękujemy za wystąpienie. Mamy teraz godzinę na debatę. Pan komisarz niestety ze względu na połączenie lotnicze musi nas opuścić kwadrans po pierwszej, więc pozwolę sobie zacząć pierwszym pytaniem, które skieruję do niego. Widzimy nową aktywność po stronie Komisji Europejskiej, nową energię w porównaniu z tą poprzednią. Widzimy też europejskich liderów innowacyjności, te wybrane firmy, o których pan wspomniał. 30% nowej wiedzy powstaje w Europie w skali świata. Unia w połowie zamknęła lukę innowacyjną do Stanów Zjednoczonych. To są wszystko sukcesy. Jednocześnie, co też należy pochwalić, nowa Komisja Europejska stawia na innowacyjność, na większe finansowanie i wspieranie finansowe innowacyjności. No ale w tym punkcie kryje się jedna fundamentalna sprzeczność, bo pokryzysowa Europa od 2008 roku ma awersję do ryzyka, a wszystkie inwestycje innowacyjne wymagają tak naprawdę gotowości do podjęcia tego ryzyka. Czy to po stronie firm, czy po stronie rządów. I my w Polsce mamy z funduszami europejskimi takie doświadczenie, że administracja państwowa nie jest szczególnie chętna do podejmowania ryzyka. Na przykład przy projektach infrastrukturalnych stawiano na niższą cenę. Więc powstaje teraz pytanie, czy w tej nowej siedmiolatce, która w tej chwili trwa, rzeczywiście osiągniemy ten efekt. Jak komisja chce zapewnić czy dopilnować, żeby te wielkie środki przeznaczone na innowacyjność nie były inwestowane w sposób oparty w zasadzie o awersję ryzyka, czyli w projekty nieinnowacyjne. Jaki komisja ma plan na to, żeby te inwestycje unijne rzeczywiście przełożyły się, jak ma zamiar zadbać o to, żeby się przełożyły na realne innowacje? Thank you very much. And, bardzo panu dziękuję za to pytanie. Dziękuję za obecność. Rzeczywiście będę musiał troszkę wcześniej uciec. Bardzo przepraszam za to. Jeśli chodzi o ryzyko, czasami ludzie mnie pytają, czy uważam, że przedsiębiorcy europejscy są bardziej niechętni innowacjom czy ryzyku niż Amerykanie na przykład. Nie, tak naprawdę prawda jest taka, że ludzie się boją ryzyka, czy nie boją ryzyka tak samo. Są tacy, którzy na przykład podejmują ryzyko, czy projekty ryzyko realizują w Ameryce. Jeśli tego się nie robi w Europie, to znaczy, że warunki są nieoptymalne. Tak więc, tak naprawdę chcę Państwu powiedzieć, czy my jako komisja chcemy Państwu powiedzieć, że jeśli popatrzymy sobie w przyszłość, wydaje się, że potrzebne nam są musimy po prostu zmniejszyć bariery dla innowacyjności w państwach członkowskich przede wszystkim, a my w Europie, w Unii Europejskiej musimy zachęcać państwa europejskie, żeby szły właściwą ścieżką. Dzisiaj rano na sesji pierwszej byłem strasznie zadowolony, że prezydent Komorowski ogłosił fantastyczny instrument i pani minister nauki i szkolnictwa wyższego wie o tym, że będzie proponował w nowym rozwiązaniu
rozwiązaniu prawnym pewne zachęty i to się sprawdza we Francji i w innych, w Stanach też się sprawdza taki instrument. Tego typu środki naprawdę mogą zachęcić przedsiębiorców do działania, ponieważ oni będą naprawdę zachęceni. Ale to nie oznacza, że my nie musimy w krajach podejmować reform, ponieważ wtedy nie będzie właściwego klimatu dla innowacyjności. Tak więc tak naprawdę myślę, że w Europie przede wszystkim powinniśmy zmienić przez reformy strukturalne Europę i klimat w poszczególnych państwach. I widzę, że z tego, co powiedziano na porannej sesji, rzeczywiście tego typu instrumenty mogą się przydać. Wtedy będziemy zmierzać we właściwą stronę, ponieważ tak naprawdę siła mózgu już jest. Ludzie są myślący, mamy inteligentne osoby. Pytanie, dlaczego nie jest angażowana ta siła mózgu na kolejnych etapach, czyli nie mamy wynalazców pracujących dla firm. Tak naprawdę przedsiębiorcy mówią, że tutaj nie chodzi o brak pomocy finansowej, tutaj chodzi przede wszystkim o brak wsparcia dla innowacyjności, podejścia innowacyjnego. No i oni widzą, że to wszystko się opiera na różnych przepisach prawnych w różnych krajach i tak naprawdę szukają tych warunków, które są najlepsze. Europa jest bardzo różna, 28 różnych państw. Też jeśli chodzi o innowacyjność, jesteśmy na różnych etapach. Czy to jest dobrze, żeby Komisja miała jedną politykę dla 28 krajów? Czy to, co Państwo proponujecie Niemcom na przykład, to jest to, czego potrzebuje polska gospodarka, jeśli chodzi o wspieranie innowacyjności? Tutaj nie podałem Państwu nazwy kraju, ale mamy europejski obszar badawczy, patrząc na premiera Buzka, więc tak naprawdę tutaj chodzi o to, żeby badacze mogli w Europie się swobodnie przemieścić, na przykład jeśli chodzi o ich plany emerytalne, chociażby, żeby badacze mieli pewną emeryturę, Resaver, taki program. Poza tym, co robią kraje, poszczególne kraje? Niczego nie narzucamy, ale na przykład jeśli mamy powielanie wysiłków przez różne kraje, to trzeba rozmawiać ze sobą. W związku z tym zachęcam wszystkie kraje, żeby przekazać nam programy, jeśli chodzi o badania i rozwój. Czasami powielanie czy duplikacja jest dobrym rozwiązaniem, ale no cóż, ja mogę coś robić w Portugalii, ale nie wiem, że w Hiszpanii czy we Francji robią podobne rzeczy. Tak naprawdę nakładanie się, powielanie wysiłków jest ok, ale musimy w ogóle wiedzieć, że takie coś istnieje. Także nie polega to wszystko na narzucaniu jednej polityki. Tutaj przede wszystkim chodzi o zachęcenie kraju, żeby wyciągały z tego najlepsze wnioski. Przechodząc teraz do Polski. W rankingu innowacyjności państw Unii, tym Innovation Scoreboard, o którym była już mowa, Polska zajmuje smutne 4. miejsce od końca. Choć w 2014 roku przesunęła się z grupy krajów mało do tych umiarkowań rozwiniętych. Zadaniem rządów, jak mówił zresztą pan komisarz, jest tworzenie ekosystemów tak naprawdę, nie wspieranie konkretnych projektów czy ukierunkowanie się na jedną branżę, ale tworzenie ekosystemu, który sprzyja powstawaniu wynalazków, komercjalizacji tych wynalazków i wzrostowi firm opartych na innowacji. Ja chciałem zapytać o pani taki obiektywny ogląd obecnej sytuacji. Jakie części tego ekosystemu w Polsce są, a jakich brakuje w tej chwili? Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, bardzo dziękuję, że pan zechciał przyjechać do Polski na tak ważne spotkanie i że pan tak współpracuje z nami właśnie w budowaniu tego ekosystemu. Zawsze mówimy, że jesteśmy na końcu, ale my również, nie tylko Europa, ale Polska również posuwa się powolutku na tej drodze czy w tych swoich ocenach innowacyjności. Właściwie ostatnie oceny wskazują, że brak nam tak naprawdę jednego elementu w budowaniu tych wszystkich narzędzi, to jest tego systemu podatkowego. Więc podostrzegano kilka wad, niedociągnięć, zaleceń, w tej chwili mamy tylko to jedno, ale chcę powiedzieć o czymś innym. Jakby pokazać drogę, gdzie moim zdaniem my jesteśmy i podkreślić, co my w związku z tym potrzebujemy, co jest najważniejsze.
Mamy za sobą, uważam, taką fazę tworzenia instrumentów, mówiąc o tym ekosystemie, budowania instytucji, budowania mechanizmów. Brakuje nam tylko tej reformy podatkowej, ale to był okres, który mamy za sobą, który odznaczał się jednocześnie silosowatością, to znaczy różne instytucje i różne mechanizmy działały same w sobie na rzecz zwiększenia innowacyjności, ale nie tworzyły pewnego systemu. To był też okres, gdzie zaczynaliśmy i wprowadzaliśmy zmiany prawne dla reform edukacyjnych, tak aby zbliżyć edukację z biznesem, zbliżyć edukację do rynku pracy, do oczekiwań też przedsiębiorców. Teraz mamy etap następny, w którym moim zdaniem najważniejsze jest po pierwsze dokończenie tych budowy, tych instrumentów, o których mówiłam, to jest ta reforma podatkowa, która jest w Sejmie już prezydenta, ale też rząd przygotowuje swoje stanowisko i będzie tutaj też aktywny w tej sferze. Po drugie, ale to jest element naszym zdaniem kończący ze względu na oczekiwania Komisji Europejskiej, kończący ze względu na to, że funkcjonuje w innych krajach i kończący ten etap jakby budowy samych narzędzi. Teraz jest etap tworzenia i wzmacniania tych wszystkich elementów w jeden system. Czyli to jest to, co pan redaktor wspomniał jako, proszę mi przerwać, jak ja za długo będę mówiła. To jest ten tworzenia właśnie tego systemu. To jest łączenie i koordynowanie polityk, instytucji i działań, bym powiedziała, na wszystkich szczeblach. I to jest etap trudny, wiedząc, jak w Polsce jest trudno współdziałać i koordynować różnych instytucji. Potrzeba jest nam współdziałania nie tylko agencji, ale potrzeba jest współdziałania również na szczeblu centralnym, czyli uważam, że powinna być ściślejsza koordynacja innowacyjności również na samym szczeblu rządu. Koordynacja i współdziałanie pewnych programów, przykładem tutaj są umowy podpisane przez NCBR, z ARP i z innymi agencjami. Po prostu już w tej chwili nie każda z nich działa, tylko podejmują bardzo wspólne działania. Przykładem tej koordynacji, podejmowania wspólnych instytucji to są też działania mające finansować nie tylko pomysł, nie tylko jakiś etap tworzenia innowacyjności, ale cały ten proces od pomysłu poprzez sprawdzanie aż do etapu komercjalizacji i wdrożenia. I temu też służą instrumenty finansowe, które wspierają innowacyjność. One wspierają proces, a nie jeden element. Czyli mamy tutaj współdziałanie instytucji, które zaczyna być coraz ściślejsze, finansowanie całego projektu, czyli właśnie budowa tych elementów tego systemu. Konieczny jest moim zdaniem teraz kolejny krok, który nas czeka, trudny, ale niezbędny, to jest współdziałanie nie tylko instytucji, ale całych sektorów gospodarki. Dlatego powiedziałam gospodarki i państwa. Są pewne podstawy prawne do skłaniania szkół wyższych do współdziałania z biznesem, to jest to uwłaszczenie, to są różne możliwości wpływania przez biznes na programy edukacyjne na szkołach wyższych, to są praktyki trzymiesięczne, to są różne, ale to, co nam potrzeba, to jest bardzo ścisła współpraca między sektorem publicznym i prywatnym. To jest bardzo ścisła współpraca między administracją, edukacją i przedsiębiorcami, ale więc instytucjami o różnej logice. Prywatne, państwowe, edukacja, biznes, administracja, to wszystko są całe sektory, które muszą pracować i współpracować w innej logice. I dlatego
to, co będzie najtrudniejsze moim zdaniem do wprowadzenia, to jest zmiana sposobu myślenia, bo innowacyjność to nie tylko instytucje, to nie tylko ogromne pieniądze europejskie, 11 miliardów euro, które mamy właśnie na te projekty innowacyjne. To są nie tylko duże pieniądze na naukę i badania, które rząd w tej chwili będzie przekazywał właśnie nauce i szkołom wyższym. Innowacyjność to, ja bym powiedziała, jest przede wszystkim o sposób myślenia i podejścia do biznesu i edukacji. Po prostu innowacyjność w niektórych krajach, gdzie jest skuteczna, stała się częścią DNA różnych sektorów państwa i gospodarki. Weszła ich. Więc chcę powiedzieć, że nie można już zwalać winy jedni na drugich, to jest zupełnie inny system. Ale na zakończenie powiem tylko jedno. Mi się przypomniało, jak na początku transformacji administracja państwowa wprowadzała rynek. To był taki moment, kiedy administracja państwowa, rząd wprowadzały giełdę, tworzyły różne przepisy prawne, instytucje po to, żeby rynek zaczął dobrze funkcjonować. Trochę jesteśmy w tym momencie tworzenia przez instytucje. To, co w tej chwili mamy do czynienia, to jest tworzenie się i budzenie świadomości od woli. Zaczynają powstawać powoli pewne koalicje, związki regionalne, związki przemysłowców z agencjami, po prostu zaczyna się budzić ten ruch oddolny skłaniający do innowacyjności. Mi się wydaje, że to jest najważniejsze i warte obserwowania i to jest to, co nakręci innowacyjność. Nawet nie same wtłaczanie, chociaż program Komisji Europejskiej, program i działania rządu są kluczowe w tym momencie, ale to jest, musi to zacząć działać od dołu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytanie do pana Piotra Chomińskiego z PKN Orlen o przedsiębiorców tak naprawdę w Polsce. Na kongresach polscy przedsiębiorcy jak jeden mąż popierają innowacyjność. To nie pierwszy kongres, na którym dyskutujemy na ten temat, ale wskaźniki pokazują, że nie chcą wydawać na to pieniędzy. Polska ma jeden z najniższych wydatków na badania i rozwój w Unii, 0,9% PKB przy średniej 2%. Dlaczego polskie firmy, zwłaszcza te prywatne, nie inwestują w innowacyjność, w poszukiwanie nowych wynalazków? Czy to jest tylko kwestia, zawsze wskazuje się rząd, że nie ma uczelni, że nie ma wynalazków, że naukowcy są niechętni, czy też jest coś takiego w DNA polskich firm potransformacyjnych, być może z tego pierwszego etapu transformacji, właśnie po 89 roku, co sprawia, że my wciąż jednak tkwimy w tym myśleniu o przewagach kosztowych, a nie o przewagach innowacyjnych. Dziękuję za to pytanie, ale na początek powiem i odniosę się do tego, co powiedziała pani minister, że zawsze jesteśmy na końcu. Nie zawsze, nie zawsze. Chciałem zwrócić uwagę na taki indeks global, tak wyciąłem to akurat, ale chodziło mi o to, że tym się ekscytujemy. Może nie ekscytujemy się tym za bardzo, natomiast chciałbym powiedzieć, że Polska, jakbyśmy zwrócili na wskaźnik konkurencyjności, wykonała gigantyczny skok w ostatnich 5 latach, bo przeskoczyliśmy na 144 kraje. Jesteśmy co prawda jeszcze na 43, ale 5 lat temu byliśmy na 53 miejscu. I na pewno ten skok jest istotny, natomiast ta perspektywa, o której mówimy, ona jest na tyle krótka, że jeżeli będziemy postępowali w taki sposób, to rzeczywiście możemy nie zdążyć na te rozdania, które w tej chwili na rynku europejskim mają miejsce, zarówno co do środków na badania i rozwój, jak i zajęcie odpowiedniego miejsca na rynku w różnych jego segmentach czy niszach. Co jest istotne? Istotne jest to, że jednak my przynajmniej obserwujemy, przyglądając się temu zjawisku, pewną awersję do podejmowania ryzyka. Ta awersja do podejmowania ryzyka jest zbyt duża, bowiem trudno nam jest dokonać oceny, czy wydając pieniądze na badania i rozwój w takim czy w innym zakresie, to ryzyko, które podejmujemy, jest uzasadnione, jest możliwe do oszacowania i wpisania w ten schemat działania biznesowego, który mamy. Oczywiście można by powiedzieć, że
te pieniądze, które ostatnimi czasy firmy czy przedsiębiorstwa duże i średnie zarobiły, odłożyły na swoich kontach i to jest około, na koniec roku to było chyba 245 miliardów polskich złotych, które oczywiście pomijając instytucje finansowe, można by było wydać na właśnie działania związane z badaniem i rozwój. I tak się dzieje, tak na pewno się dzieje w firmie, w której mam okazję pracować, natomiast czy dzieje się to w odpowiedniej prędkości i czy wchodzimy w obszary, które są najbardziej interesujące z punktu widzenia polskiej gospodarki. Ja bym powiedział tak, skoro PKN Orlen jest firmą niesłychanie istotną dla polskiej gospodarki, to nasze działania, na przykład pojawianie się w takich programach jak InnoBio, Blue Gas czy Innochem, w których występujemy albo za chwilę będziemy występowali ze względu na działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, to jest coś, co jest dosyć istotne. Jeżeli my teraz jako firma w sumie o sporym zasięgu działania zaczęlibyśmy od nowa budować laboratoria, od nowa budować ośrodki badawczo-rozwojowe, to na pewno byśmy się spóźnili na te rozdania, o których mówiliśmy. W związku z tym model, który my przyjęliśmy, jest zupełnie inny, my zarządzamy projektami. Ta część laboratoryjna i badawczo-rozwojowa, która jest, to ona jest, natomiast nasza współpraca z placówkami naukowo-badawczymi, uczelniami jest dosyć szeroka i muszę tutaj pochwalić, ale to jesteśmy dumni z tego, że w tej współpracy okazuje się, że te placówki naukowo-badawcze wychodzą coraz bardziej i coraz częściej z założenia bycia nauką dla przemysłu, czyli komercjalizacja później, rozmawia się z kierownikami tych placówek bardzo, bardzo biznesowo, natomiast no, przed ryzykiem po prostu się nie ucieknie i to ryzyko i ewentualne błędy, które się pojawią, to są elementy, na których możemy się uczyć, wyciągać z nich wnioski, żeby ich nie popełniać w przyszłości, także to może na tę chwilę tyle. Ale to jest perspektywa firmy państwowej, częściowo państwowej. Jeżeli wróci do pytania jakby o to, dlaczego sektor prywatny w Polsce inwestuje, jakie jest pana podejrzenie, jaka jest pana teza badawcza dotycząca tego, dlaczego tak się dzieje? Ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że my uważamy, że Orlen jest firmą prywatną, bo jest notowaną na giełdzie papierów wartościowych, którym jednym z inwestorów i akurat strategicznych jest Skarb Państwa, tak? Także tak do tego podchodzimy i podchodzimy w sposób naprawdę bardzo wyważony. Ja myślę, że to jest kwestia jednak trzymania się z daleka ryzyka, uciekania od tego ryzyka i wydawało mi się, że to już powiedziałem, bo łatwiej te pieniądze trzymać na koncie dzisiaj w postaci, nie wiem, lokat bankowych i różnych innych instrumentów finansowych, niż położyć na stole, gdzie projekty mogą mieć różną wartość. Tak jak my patrzymy na to, to może być 5 milionów złotych, ale w którym projekcie uczestniczymy, czy mamy też, jeśli chodzi o projekty, nad którymi pracujemy, taki projekt za 200 blisko milionów euro. Także no ja bym powiedział tak, przede wszystkim przełamanie, bo już dzisiaj trochę zostało na ten temat powiedziane, więc ja nie chciałbym tego powtarzać, pani minister o tym mówiła, ale jednak przekonanie przemysłu, że warto, że trzeba pchnąć biznes do przodu poprzez właśnie wchodzenie w nisze rynkowe, a te nisze możemy zidentyfikować tylko wtedy, kiedy będziemy pracowali nad innowacjami, nad środowiskiem do tej pory w żaden sposób przez dane przedsiębiorstwa niezbadane. Także ja myślę, że te gro zachęt, o których tutaj była mowa przed chwilą, one na pewno skłonią niejedną firmę i powiedziałbym jeszcze więcej, no tego typu imprezy, tego typu tematy podnoszone i wbijanie w głowę przedsiębiorcom, że warto, ale tak samo menedżerom, że warto ponosić ryzyko, bo biznes to jest ryzyko, po prostu nie ponosząc ryzyka nie ma innowacji. A na ile dla państwa presja konkurencyjna ze strony innych graczy była tak naprawdę motywem do tego, żeby wejść w R&D w większym stopniu? Czy to jest też efekt tego? Powiem tak, to jest miks elementów, ale czasami trzeba wykonać taki duży skok do przodu i takim skokiem do przodu w naszym przypadku były akwizycje, których dokonaliśmy na przykład w Kanadzie,
gdzie zakupiliśmy dwie firmy zajmujące się wydobyciem gazu łupkowego i ropy naftowej, która jest w łupkach. Dzięki temu transfer tej technologii przychodzi bardzo, bardzo szybko. Oczywiście struktura skały jest inna i nad tym trzeba dużo, dużo jeszcze popracować. Konkurencja oczywiście jest, ale powiem tak, że kilka ładnych lat temu podjęto decyzję w Orlenie o budowie kompleksu paraksylenu i PTA. Skutek dzisiaj jest taki, że PKN Orlen zawitał z produktami petrochemicznymi na salonach światowych i w dalszym ciągu jeszcze pracujemy, my to nazywamy wydłużeniem łańcucha wartości, właśnie żeby uciec przed konkurencją. Generalnie my poruszamy się w wielu produktach w sferze commodity, dlatego musimy zadbać bardzo mocno o doskonałość operacyjną. Ta doskonałość operacyjna, to też mówimy o tym, że to są takie nisko wiszące owoce. Zapraszamy tutaj uczelnie, z którymi pracujemy od wielu, wielu lat, czy Politechnikę Warszawską, czy Akademię Górniczo-Hutniczą. Wymieniałbym jeszcze bardzo, bardzo długo. I to pozwala nam właśnie przez bycie bardziej sprawniejszym operacyjnie uciec do przodu i znaleźć trochę czasu i odskoczni na to, żeby właśnie z placówkami, które wymieniłem, ale jeszcze też powiedziałbym o innych, jak Instytut Nafty i Gazu, Instytut Nowy Syntez Chemicznych, no wymieniać bardzo długo. Natomiast no, to jest przede wszystkim, ja mówię, nauka dla przemysłu i gotowość też nauki do ponoszenia ryzyka, żeby wchodzić w takie alianse, jakie my proponujemy. To wyjdźmy teraz na chwilę z tej perspektywy polskiej i europejskiej. Mam pytanie do pana Klausa Dietera-Rennerta. Pana firma działa na rynku europejskim, ale korzenie ma w Japonii, która jest w czołówce innowacyjnych gospodarek świata. My rozmawiamy w Polsce, która próbuje dogonić Europę. Europa jest w ciągłym, od dekad właśnie w zasadzie, pościgu innowacyjnym za Ameryką. Z kolei Ameryka zaczyna gonić w tej chwili Azję. Jakie innowacje, albo inaczej, jak Azja myśli o innowacyjności dzisiaj? Na ile to myślenie o innowacyjności w Azji jest dzisiaj inne, różne od tego w Europie i w Ameryce? Thank you for invitation. Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję też za pytanie. Tak, rzeczywiście, pierwotnie jesteśmy z Japonii, ale jesteśmy firmą globalną. I mamy prawie 100 różnych spółek, 95 miliardów euro czy amerykańskich dolarów, to są nasze obroty roczne i tak naprawdę ciągle patrzymy na innowacje, jesteśmy tym bardzo zainteresowani, jest to część naszej strategii. Może wrócę do tego, co pan powiedział, czy co pan założył w swojej wypowiedzi, to znaczy, że wszystko się dzieje w Ameryce, Ameryka ściga Azję i tak dalej. Jeśli chodzi o innowacje, wydaje mi się, że to prawda. Niektórzy mówcy, zwłaszcza komisarz, powiedział, że mamy pewne obszary, gdzie się różnimy. W Europie są problemy, jeśli chodzi o finansowanie startupów, miłych, małych firm zaczynających. My na początku w horyzoncie, w ramach horyzontu 2020 finansujemy, ale potem się ono kończy. Powiedział już kolega, że my nie tolerujemy błędów. Nie tolerujemy ich i dlatego też jesteśmy niechętni ryzykownym projektom. Także się akurat z tym poglądem zgadzam. Jeśli chodzi o kapitał wysokiego ryzyka, to połączenie kapitału wysokiego ryzyka, a jednocześnie firm typu startup, w Europie się niewiele dzieje na styku tych dwóch rzeczy. Ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy nie na to, co myślimy, czy uznajemy, co robimy, ale popatrzmy na statystykę. Bloomberg popatrzył na innowacyjny indeks innowacyjności różnych krajów i okazało się, że są kraje naprawdę innowacyjne, na przykład Korea Południowa, Stany Zjednoczone to numer 3, Japonia numer 4. Ale na piątym miejscu mamy Niemcy. Polska jest też
na miejscu 24, o jedno miejsce powyżej Chin. Tak więc mamy produktywność, projekty innowacyjne, to też się wiąże, też są takie indeksy. Mamy tutaj 10 elementów w tej klasyfikacji, Bloomberga. Jeśli chodzi o wydajność pracy, trzeba ją zwiększać w Polsce, również jeśli chodzi o wydawanie sektora publicznego i prywatnego na badanie i rozwój, ale też jest ważne postrzeganie innowacji przez społeczeństwo. I wydaje się, że polska tutaj opinia publiczna jest za innowacją. Mówili Państwo o zmianie mentalności w podejściu do innowacji i tak naprawdę to jest największe koło zamachowe, motor innowacji. Jeśli jesteśmy za nowymi pomysłami, jeśli je akceptujemy, to tak naprawdę ostatecznie odniesiemy sukces. Słyszeliśmy o tym, że już 100 lat temu określono, co to znaczy dobra innowacyjność, skuteczna innowacyjność. Dobrym przykładem jest sztuczna inteligencja. 40 lat temu rozmawialiśmy już o sztucznej inteligencji. Teraz jest ona częścią języka uczących się maszyn i powoduje gigantyczne postępy, jeżeli chodzi o robotykę. To wszystko dzieje się przede wszystkim w Japonii. To tam prace nad robotami stanowią element abenomiki, czyli planu szybszego rozwoju gospodarki japońskiej. Jeżeli patrzymy na różnice między kontynentami, to powstaje też pytanie, przed jakimi wyzwaniami stoją różne społeczeństwa. W Japonii na przykład kwestia starzejącego się społeczeństwa jest niezwykle ważna, więc opieka nad osobami starszymi, zwiększenie produktywności. Tam nie mówi się o niskich kosztach pracy, tylko o zwiększeniu produktywności. W krajach rozwijających się zaś, takich jak chociażby Chiny, wyzwania są inne. Zdolności produkcyjne w Chinach są być może najlepsze na świecie. Natomiast produktywność w tych fabrykach pozostaje niska. Z tego względu Chiny interesują się bardziej takimi terminami jak Internet Rzeczy, Internet of Things, poprawienie łańcucha dostaw i zarządzania łańcuchem dostaw i jakości własnych produktów. Z tego wniosek, że innowacyjność to nie jest tylko jedna z wielu opcji strategicznych. Jest ona w tym momencie imperatywem globalnym. W związku z tym nasza strategia w Hitachi wiąże się z innowacyjnością społeczną. Wierzymy w to, że jeżeli połączymy technologię operacyjną i technologię informatyczną, wówczas, jeżeli połączymy te dwie gałęzie, to będziemy w stanie spełniać potrzeby społeczeństwa dzięki naszym produktom. Firma musi mieć przed sobą przyszłość. Jeżeli będziemy działali tak jak do tej pory, to konkurencja nas prześcignie. Z tego względu ponad 4% naszych obrotów nasza firma wydaje na działania badawczo-rozwojowe. Ponad 5 tysięcy osób zatrudnionych w działach badawczych, w laboratoriach. Wprowadziliśmy również w ramach naszej firmy wprowadziliśmy kulturę startupów. O co tutaj chodzi? Otóż duże firmy, takie jak nasze, zachowują się troszeczkę tak jak takie gigantyczne tankowce na morzu. Natomiast my chcemy stworzyć taki ekosystem, w którym będzie się motywowało do innowacyjności dużo sprawniejszej. W tym momencie dalej 50% naszych przychodów pochodzi z Japonii. Z tego względu zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy patrzeć na takie obszary Europy,
gdzie występują warunki wzmacniające innowacyjność. Wspominałem już o robotach w Japonii. Tam ta potrzeba pojawiła się ze względu na starzejące się społeczeństwo i postępy przemysłowe. Natomiast najlepszym przykładem jest tak zwany Internet Rzeczy, jeżeli chodzi o rewolucję gospodarczą, czyli to, co teraz robią Niemcy. Industrie 4.0, jak się to nazywa, czyli przemysł 4.0. To jest taka inicjatywa, która, jak sądzę, może faktycznie stymulować innowacyjność w znaczącym stopniu. Niemcy zrobili coś, co być może byłoby dobre też w Polsce, co być może bym tutaj rekomendował, czyli to, że różni interesariusze, przedstawiciele sektora prywatnego, publicznego, kręgów akademickich, dziennikarze, przedstawiciele mediów, oni wszyscy współpracują ze sobą w takim podejściu klastrowym. Dzięki takim klastrom innowacyjność łatwiej zrozumieć społeczeństwu. Przemysł 4.0 to temat, który w Niemczech pojawia się w mediach praktycznie codziennie. Co chwila odbywają się imprezy takie jak dzisiejszy kongres, na których mówi się o tym, jakie korzyści mogą płynąć z tego systemu, czy też programu Industry 4.0. Niemcy koncentrują się na innowacyjności, ale także na opiece zdrowotnej. I tutaj jest nacisk na prywatny sektor, co czasami spotyka się z pewnym sprzeciwem. Ale właśnie tym ważniejsze jest to, żeby społeczeństwo rozumiało, co planujemy, jeżeli dany program ma zakończyć się sukcesem. Jak wspominałem, mimo tego, że Europa jest nie jest monolitem, ale mimo tego jest dalej jedną z największych gospodarek na świecie. Myślę, że w wielu obszarach jesteśmy nawet skuteczniejsi niż Stany Zjednoczone i przygotowani na takie wyzwania. I wydaje mi się, że jesteśmy na całkiem dobrej drodze, jeżeli chodzi o odpowiedź na potrzeby cyfryzacji i na uczestniczenie w tej wymuszonej rewolucji przemysłowej. Próbujemy doganiać wielkie firmy, które prowadzą własną politykę rozwojową i rozwijają swój biznes. Polska ma zamiar wydać ponad 100 miliardów złotych na modernizację armii. Jako jedno z niewielu państw w Europie ma taki plan modernizacyjny, wydatkowy. I wielkie zagraniczne koncerny posiadające bardzo wysokie technologie ubiegają się o te zlecenia. Jednocześnie polski rząd jako warunek stawia polonizację tych zleceń. To znaczy oczekuje, że nie tylko będą partnerzy polscy w branży zbrojeniowej, którzy wezmą udział w ich realizacji, ale też, że technologie, które te koncerny posiadają, przynajmniej w części trafią do polskich firm. Ten plan wygląda dobrze na pierwszy rzut oka, brzmi dobrze. Jest pytanie oczywiście, czy firmy międzynarodowe chciały się podzielić tymi innowacjami. Ale ja mam zasadnicze takie długoterminowe pytanie. W jaki sposób polskie firmy zbrojeniowe miałyby z tych technologii zrobić lepszy użytek niż wielkie międzynarodowe koncerny? Troszeczkę powątpiewania słyszę w tym pytaniu, ale postaram się rozwiać te wątpliwości. Tak naprawdę już budując Polską Grupę Zbrojeniową, postawiliśmy taką hipotezę roboczą, że zagraniczne koncerny będą chciały się podzielić swoimi technologiami. I to znajduje uzasadnienie, bo obecnie model zaopatrywania w sprzęt wojskowy i uzbrojenie, tego typu dzielenie się na całym świecie przewiduje. No i też trzeba przyznać, że różne były doświadczenia w Polsce, jeżeli chodzi o transfer, o skuteczność tego transferu. I to różnie nie zawsze oznaczało niechęć dostawców czy właścicieli technologii. Te niemożności często wynikało czy z braku wiedzy, czy z braku określonych aktywów produkcyjnych, czy też z braku środków finansowych. Też częstą przyczyną braku możliwości pozyskania technologii była
wyniszczająca wojna, taka polsko-polska pomiędzy poszczególnymi firmami. W związku z tym, tworząc PGZ, założyliśmy bardzo ścisłe współdziałanie w triadzie wojsko-nauka-przemysł. Jak mówimy o tych trzech obszarach, to musimy zauważyć, zresztą poruszane już tutaj podczas panelu, ogromne zmiany. Jeżeli chodzi o wojsko, mamy zrestrukturyzowaną armię, sprofesjonalizowaną, przygotowaną do w pełni kompatybilną z armiami, innymi armiami natowskimi. Ogromne zmiany, jakie zaszły w nauce, szereg inwestycji, nowe uregulowania prawne, w tym też bardzo ważne dla przemysłu, nowe uregulowania dotyczące komercjalizacji wynalazków, praw własności. No i wreszcie skonsolidowano przemysł obronny, co daje możliwość koncentracji się na najważniejszych przedsięwzięciach, kumulacji środków finansowych, niepowielania działań. I te zmiany w tych trzech obszarach tak naprawdę tworzą pewną nową jakość w odniesieniu do transferu technologii, w odniesieniu do możliwości rozwoju innowacji. Działania są spójne. I teraz co jako przemysł? My jako przemysł jesteśmy zdeterminowani i mamy unikalne w naszej ocenie doświadczenia. Jesteśmy zdeterminowani przede wszystkim świadomością tego, że nasza praca ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obywateli. I ten czynnik powoduje, że nie możemy myśleć inaczej, nie możemy się ani na chwilę cofnąć. Jeżeli chodzi o doświadczenie, to jest to naprawdę ogromne doświadczenie wynikające po pierwsze z modernizacji sprzętu postradzieckiego do standardów natowskich. To był naprawdę ogromny wysiłek i ogromne doświadczenie innowacyjne, zmiana praktycznie jakości tego sprzętu. Szereg projektów prowadzonych indywidualnie przez nasze zakłady, które kończą się z określonymi sukcesami. No i doświadczenia, dobre doświadczenia z wprowadzania licencji zagranicznych firm. I te wszystkie działania przekładają się na konkretne produkty i konkretne obszary rynkowe. Ja sobie pozwolę tutaj przytoczyć tylko dwa produkty, ale to z tego powodu, że z tymi dwoma produktami macie szansę Państwo dzisiaj się zetknąć. I jednym z nich jest taki polski hit, można powiedzieć. Tak? To jest kołowy transporter opancerzony Rosomak, który został stworzony na bazie licencji fińskiej. Ale w tym oto Rosomaku jest 200 polskich innowacji, jest 200 nowych rozwiązań, które powstały bądź to w wyniku procesu produkcyjnego, w wyniku dyskusji polskich inżynierów z dostawcami licencji, bądź to jest w wyniku bliskiej współpracy z armią i doświadczeń wynikających prosto z działań wojennych. I to dzisiaj udało się ten kołowy transporter opancerzony, który tak naprawdę wcześniej nie był produktem, był tylko pewną ideą, gdzie zakupiliśmy licencję, przekształcić w jeden z lepszych produktów tego typu na świecie, jeżeli chodzi o parametry możliwości. Dzisiaj i tu produkowany tutaj, na Śląsku, w pobliskich Siemianowicach, co myślę, że też warto podkreślić. I drugi produkt, który możecie Państwo zobaczyć na naszym stoisku, to jest bezzałogowiec, element systemu bezzałogowego pod kryptonimem E310, wytwarzany, co jest bardzo ważne, w bliskiej współpracy przemysłu cywilnego, innowacyjnego, prywatnego z firmami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Oczywiście z wykorzystaniem szeregu instrumentów współpracy z nauką, z wykorzystywaniem środków NCBI-owskich, jakby ze złożeniem całego kompletu. Bardzo innowacyjny produkt spełniający wszystkie wymagania operacyjne wojska. I to się wydaje jedyna droga dla nas, tak? Projekt po projekcie, otwieranie się na również na małe, prywatne firmy, które są naprawdę bardzo, bardzo innowacyjne, mają świetne pomysły. Mówiliśmy tutaj, pytania padały, dlaczego my nie inwestują może w B plus R,
aż tak bardzo. Dla mnie, wydaje mi się, że jedną z tych przyczyn jest to, że już po zainwestowaniu one mają bardzo często bariery pewne rozwojowe. Nastawiając się na rozwój organiczny, to musi trwać długo. Nie mają szansy zafunkcjonować na rynku, zrobić jakby kolejnego obrotu, wytworzyć następnych środków na badania. Stąd też Polska Grupa Zbrojeniowa zaprosiła około 200 prywatnych firm do współpracy. I dzisiaj rozmawiamy spółka po spółce. Wiem, że niektórzy się niecierpliwią, bo ta lista jest długa, ale właśnie rozmawiamy na temat, jak możemy sobie nawzajem pomóc. Tak? Znaczy my pozyskując to zaangażowanie, te ambicje, te rozwiązania innowacyjne z firm, a dając jednocześnie pewne zdolności produkcyjne, dając otwarcie na rynek. Ja myślę, że to jest jedna z dróg też wykorzystania zdolności tych firm. Dziękuję bardzo. Ja wiem, że pani minister chciała ad vocem zabrać głos. Ja przy okazji zadałbym też ostatnie pytanie w tej rundzie, którą kończymy w tej chwili. Dla mnie jednak wisi nad tym panelem pytanie o to ryzyko. To ono powracało i była też mowa o tym w wystąpieniu komisarza Katainena. Mam poczucie, że komisarz Moedas nie do końca na ten dylemat odpowiedział, bo myślę, że po stronie przedsiębiorców w Polsce istnieje realna obawa, że te pieniądze na innowacyjność zostaną przepuszczone, nie mam na myśli zmarnowane, ale przepuszczone przez gospodarkę. Wzbogacą wiele firm, niektóre branże się dzięki nim rozwiną, natomiast że po nich materialnie niekoniecznie coś zostanie. A nie zostanie dlatego, że nie spodziewamy się po instytucjach państwowych, które mają je rozdzielać, gotowości do zaryzykowania. A wszelkie inwestycje innowacyjne wymagają tak naprawdę otwartości, gotowości podjęcia ryzyka. Dlatego tak dobrze działa amerykański model innowacyjności, ponieważ tam jest prywatny biznes czy prywatny kapitał gotowy marnować mnóstwo pieniędzy po to, żeby za którymś podejściem osiągnąć innowacje. I stąd jakby powraca moje pytanie. My rozumiem, że rząd jest skupiony na tym, żeby szybko uruchomić te środki innowacyjne, ale pozostaje pytanie, jakie mechanizmy stworzono, żeby rzeczywiście te pieniądze popłynęły w stronę projektów rzeczywiście obiecujących, a tym samym obarczonych dużym ryzykiem. Znaczy, mogę pana zapewnić, że ja też się budzę spocona w nocy, myśląc, że mamy takie ogromne możliwości w tej chwili, niewiarygodne, historyczne, i że po prostu zostaną wydane w postaci grantów, że będzie dużo różnych grantów. No i to jest, i teraz, ale wydaje mi się, że jednocześnie ten system, który jest stworzony konkurencyjności pomiędzy najlepszymi ideami i fakt, że nie rozdziela je władza administracyjna w postaci urzędników w ministerstwie, to też jest pewna gwarancja na to, że mogą wygrać najlepsze pomysły. W NCB, że przecież w Radzie są przedsiębiorcy, w NCN-ie są naukowcy, to jest system, gdzie akurat władza administracyjna szczebla centralnego nie decyduje o jakości, ale mam nadzieję, że tam są podejmowane dobre decyzje. Ale ja chcę panu wrócić do pytania o tę awersję do ryzyka, bo ostatnio wrócił kolega z jednej dyskusji, gdzie sprawdzano dane i był dosyć poruszony, mówiąc, że sektor rzemieślniczy, czyli kowale, zatrudniają więcej personelu BIR niż wiodące spółki energetyczne w Polsce. Publiczne lub tak trochę publiczne, że tak powiem. I myśmy po prostu byli w szoku, nie wierzyliśmy. Tak po prostu jest. Pan wspomniał, że wy zlecacie projekty, nie trzeba od razu zatrudniać. A dlaczego ogromne koncerny amerykańskie zatrudniają tutaj po parę tysięcy polskich badaczy, naukowców, inżynierów, którzy pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami w bardzo wielu dziedzinach, w lotnictwie, w bardzo wielu. A dlaczego nie mogą spółki duże, energetyczne pomyśleć o tym? I teraz awersja do ryzyka może być rozwiązana w jeden sposób.
poprzez rozłożenie odpowiedzialności czy ponoszenie wspólnego ryzyka. To bardzo ułatwia i pomaga. I cały ten system, który w tej chwili jest, właśnie tak jak mówiłam, musi się opierać na współpracy, łączeniu wysiłków, dzieleniu tego ryzyka pomiędzy instytucjami w Polsce, firmami, ale też między krajami, bo mnóstwo jest projektów badawczych, innowacyjnych, międzynarodowych, o czym żeśmy tutaj jeszcze nie zdążyli powiedzieć. I takie współdziałanie rozkłada ryzyko. Ja rozmawiałam z spółkami energetycznymi jeszcze wtedy, kiedy się, że tak powiem, w Parlamencie Europejskim zajmowałam intensywnie energetyką i mówiłam, a może zrobić wspólny instytut badawczy firm energetycznych, gdzie można by myśleć o innowacyjnych technologiach różnego rodzaju czystych energetycznych. Po prostu to jest rozłożenie środków, rozłożenie jakby zmniejszenie ryzyka, myślenie, po prostu nie udało mi się. I druga rzecz, dlaczego? Bo się mówi pieniądze na naukę państwowe. Nie, to są pieniądze na naukę w całej Europie, to są pieniądze publiczne, to są pieniądze firm komercyjnych i pieniądze europejskie. I to się dopiero składa na naszą pozycję i na ilość pieniędzy. I teraz, dlaczego firmy, tak myślę sobie, spółki duże, duże firmy prywatne, ogromne firmy prywatne polskie, które mają pieniądze, dlaczego nie chcą inwestować w edukację i badania? I myślę sobie, że może dlatego, że utrwaliło im się takie przekonanie, że edukacja i nauka to jest rzecz państwa. Proszę bardzo, my inwestujemy w różnego rodzaju nasze rozwiązania, ale państwo jest od nauki i od edukacji, bo tak było i tak się utarło. I teraz przejście na ten nowy system myślenia to jest też przekonanie, że nie, że to jest pieniądze na naukę i edukację, to są również pieniądze dużych spółek, korporacji, firm, i bo zyskują na tym wszyscy. I że nie tylko duże firmy muszą inwestować w takie rozwiązania, które są dla nich bezpośrednio korzystne. Firmy duże w Europie inwestują w badania podstawowe, czyli takie, które nie są obliczone bezpośrednio na związane z ich dochodami, zyskiem i ich pozycją, ale takie, które w przyszłości mogą stworzyć szanse na jakieś pomysły, na innowacje dalekosiężne. Także myślę, że mamy dużo jeszcze do stworzenia, a zapewniam pana, że cały czas myślimy, jak zrobić, i myślę, że to nie tylko my powinniśmy o tym myśleć, ale wszyscy, żeby te pieniądze po prostu nie wydać, tylko przekuć na takie mechanizmy i sposoby działania, że jak już ich nie będzie, to jednak to koło innowacyjności będzie działało. Dziękuję bardzo. Zbliżamy się powoli do końca naszej debaty. Mówiliśmy na wielu poziomach tak naprawdę o innowacyjności, bo komisarz mówił o planach nowej Komisji Europejskiej i nowych instrumentach, między innymi o EFSI, jako narzędziu wspierania innowacyjności w ramach planu Junckera. Pan Rennert mówił o przemyśle 4.0, który nas czeka. Skoro Niemcy się za niego zabierają, Niemcy potęga przemysłowa Europy, to znaczy, że mają obawy, że te innowacje mogą podkopać ich model gospodarczy. A ponieważ nasza gospodarka jest miejscami bardzo podobna do niemieckiej, to pewnie też powinniśmy się tym zainteresować. Pan Chełmiński mówił o takiej postawie biznesu, przynajmniej dużych spółek, które zakładają, że na tym etapie może nie ma sensu, czy nie opłaca się inwestować w badania podstawowe, tylko jednak myślenie dużych firm skupia się na innowacjach projektowych, na nastawieniu na konkretne pytania, które wymagają odpowiedzi naukowej. Usłyszeliśmy też o planach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, szerzej polskiego sektora zbrojeniowego w związku z planem modernizacji armii i sposobami na wykorzystanie, wprzęgnięcie tych innowacji, które być może napłyną z dużych koncernów międzynarodowych, żeby odbudować polski przemysł obronny. Ja o słowo podsumowania chciałem poprosić pana premiera Jerzego Buzka. Zostało nam 5 minut i serdecznie pana zapraszam do nas. Bardzo dziękuję. Ja się wnikliwie przysłuchiwałem temu, co państwo mówili.
W związku z tym, ponieważ mam podsumować, więc w zasadzie nie powiem nic nowego, bo taka jest moja rola. To, co powiem, to było wszystko wymieniane. Najwyżej to próbowałem jakoś usystematyzować, może nie jest tak łatwo. No, kwestia ryzyka to absolutnie przyćmiło wszystkie inne problemy, które możemy mieć. I to prawda, bo ja słyszę, na przykład no, odnośnie czystych technologii wykorzystania węgla, to jest stała historia, stała śpiewka, bo walczę o to od 6, 7, 8 lat. I otrzymuję taką odpowiedź z tego czynnika politycznego. W różnych miejscach, na najwyższym szczeblu. Nie możemy tej technologii wprowadzić, bo jest zbyt ryzykowna i nie będziemy tego finansować, bo jest ryzyko. Ale ci sami ludzie, 3 minuty później mówią, że Polska kuleje, bo nie ma innowacji. To znaczy jest brak, kompletny brak zrozumienia, że innowacje to znaczy ryzyko. I opowiadanie w tym samych zdaniach, w tym samym wystąpieniu, że tego i tamtego i siamtego nie wprowadzimy, mimo że Unia daje pieniądze na czyste technologie wykorzystania węgla. A my moglibyśmy być bardzo silni politycznie, gdybyśmy mówili, tak, z węgla nie zrezygnujemy, tylko to będą czyste technologie, sami będziecie od nas je kupować. Także Chińczycy, Hindusi, którzy nigdy z węgla nie zrezygnują. A więc musimy się starać o to, żeby politycy zmienili do tego podejście. Tym bardziej, że są dobre przykłady, one tu padły. Orlen w latach 90. wiele zainwestował i dlatego to jest firma o zasięgu dzisiaj europejskim, w wielu sprawach nawet światowym, nawet słyszę tutaj o kolejnych inwestycjach. Hitachi, firmy Hitachi nikt nie musi specjalnie reklamować jako firmy, która wygrała na innowacjach. Pan prezes Dąbrowski mówi o przemyśle zbrojeniowym, to trochę jest inaczej przemysłem zbrojeniowym, bo tam państwo ryzykuje, musi ryzykować. 17 marca ubiegłego roku mieliśmy właśnie w Siemianowicach spotkanie, jak pan pamięta, panie prezesie, byli panu ministrowi Siemioniak i wtedy jeszcze nie był wicepremierem, minister Karpiński, rozmawialiśmy właśnie nauka, przemysł i to jest to, co pan mówi w tej chwili, te konkretne wyniki, o tym żeśmy mówili na tej konferencji przez cały dzień, po to, żeby koło zamachowe ruszyło jakość naszych inwestycji. Pani minister bardzo sporo mówiła i tak je również usystematyzowało, te sprawy ryzyka, jak z nimi walczyć. Ja wypisałem sobie, co to znaczy ryzyko, jak możemy z nim walczyć. A więc to są kolejne punkty. System finansowy, system podatkowy, żeby pomóc tym, którzy chcą inwestować i ryzykować. Koordynacja. U nas brak tej koordynacji przez wiele lat. Koordynacja pozioma, na najwyższym poziomie, ale także pionowa, finansowanie od początku do końca, to w tej chwili rusza. Należy mieć z tego powodu wielkie zadowolenie. Badania podstawowe, badania wdrożeniowe czy stosowane. To jest szalenie ważna sprawa, ale my mamy wszelkie podstawy, żeby być spokojnymi. Mamy Narodowe Centrum Badań w Krakowie, na badania podstawowe i uczeni powinni decydować, co chcą robić. To jest ich wybór, żeby naprawdę mieć świetne pomysły i zrealizować. Niestety w ostatnim konkursie, który ogłosiła Europejska Rada Nauki, sam wprowadzałem tą instytucję jako sprawozdawca 7. programu ramowego. No nie dostaliśmy chyba ani jednego projektu. Węgrzy dostali 4, Czesi 5, Brytyjczycy 70. To znaczy, że nie zgłoszono jakichś przebojowych, dobrych pomysłów naukowych, a to się finansuje wszystkich od 25 do 79 roku życia. Każdy może dostać pieniądze. Kto się zgłosi z dobrym projektem. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy tym uczonym zapewnili, że mają podstawowe pieniądze. Pani minister o to na pewno w tej chwili dba. Natomiast te pieniądze na badania stosowane powinny iść raczej przez przemysł. Przemysł powinien definiować, co należy badać. Ja wiem, że to się instytucjom naukowym nie podoba. Powtarzam to od wielu lat. Jeśli chcemy ten otoczenie biznesu tutaj także poprawić. Bardzo istotny jest ten trójkąt wiedzy. Pani minister o tym wspominała i bardzo dobrze, że mamy taki trójkąt wiedzy, który na naszym terenie się realizuje. Europejski Instytut Innowacji i Technologii. My mamy Inno Energy. Jutro będziemy z komisarzem Kanietę zwiedzali, przyjadą z Krakowa, z Gliwic. Będziemy zwiedzali m.in. Centrum Czystych Technologii Węglowych i w ramach Europejskiego Instytutu, my, Polska, AGH, Politechnika Śląska, Główny Instytut Górnictwa i z 10 firm typu KGHM, spółki energetyczne, jesteśmy odpowiedzialni za technologię dla paliw kopalnych. I naprawdę to robimy. Tam nie ma ani jednego przedsięwzięcia, w którym się nie wpisze przemysł. Jeśli przemysł nie chce finansować, w ogóle nie ma nic. To będzie finansowane z horyzontu 2020
I to jest rzeczywiście wirtualny, ale fantastyczny instytut, bo w każdym kraju, Hiszpania, Francja, Niemcy, Holandia, Szwecja i Polska, wymieniłem 6 krajów. W tych 6 krajach są zlokalizowane centra tego instytutu innowacyjnego, wirtualnego wprawdzie, ale łączącego najsilniejsze umysły. My mamy akurat paliwa kopalne, gdzie indziej jest energetyka nuklearna, odnawialna, rozproszona, w każdym kraju inna specjalizacja. I to jest oparte wyłącznie o połączenie finansowania z przemysłu z jakimkolwiek innym. Jak przemysł nie chce, nic się nie rusza. Zmienić sposób myślenia, tu była o tym mowa. Na końcu, jak my to wszystko uruchomimy, pewnie jeszcze jest parę innych punktów, może coś pominąłem, proszę mi wybaczyć. Jeśli my to wszystko uruchomimy, to mam nadzieję, że zmienimy sposób myślenia o innowacjach, jako o czymś tak obowiązkowym, jak to dzisiaj jest w Ameryce. I nie będzie tego kurczowego trzymania się. Ja się nie dziwię szefom instytucji, znaczy spółek Skarbu Państwa, bo spółki Skarbu Państwa, no, mianowani co 4 lata przez Radę Nadzorczą lub odwoływani w zależności od bieżących wyników, a przecież taki szef spółki wielkiej powinien myśleć o tym, jak ta firma będzie wyglądała za 10, za 15 lat. On już dawno nie będzie szefem. Nie wiadomo, kto będzie właścicielem, bo się partia parę razy zmieni. Tam nie ma stabilności finansowania. My musimy poprzez nasz nacisk zmienić to podejście, żebyśmy czuli, że te spółki mogą inwestować. Ja często rozmawiam w energetyce zwłaszcza. Ja im się nie dziwię, że nie ryzykują, no bo oni mają perspektywę roku, dwóch, trzech. To nie jest taka perspektywa jak prywatnego właściciela. Proszę mi wybaczyć, że ja mówię w ten sposób. Nie jestem przeciwko kapitałowi państwowemu. Wprost przeciwnie. On jest fantastyczny w wielu dziedzinach i nie musimy wszystkiego sprywatyzować, ale musimy myśleć, sposób myślenia zmienić. Pani minister o tym podkreślała. Spirit of innovation. Spirit of innovation w Unii Europejskiej, w Polsce. I na końcu to są młodzi ludzie. Dlatego na kongresie ekonomicznym tutaj pośród nas są cały czas ludzie z Uniwersytetu Ekonomicznego, po raz pierwszy w takiej ilości. Ja już byłem na wykładzie w sobotę i idę jeszcze w środę. No, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, również wielu z Państwa będzie miało wykłady. Tych młodych ludzi trzeba zachęcić, trzeba im pokazać, że bez innowacji Polska nie ruszy. Czeka nas, grozi nam pułapka średniego wzrostu, pułapka średniego dochodu. To nam naprawdę realnie grozi, bośmy się bardzo rozwinęli, zrobiliśmy bardzo wiele, ale bez zrozumienia także tych młodych ludzi do tego, co chcemy zrobić, żeby zatrzymać ich tu na miejscu, w kraju, żeby mieli atrakcyjne miejsca pracy, to nie ruszymy. To wszystko jest oparte o innowacje. Wszystko o resort pani minister jest oparte, prawdę mówiąc, i to się tam ześrodkowuje w mojej komisji, którą teraz prowadzę, gdzie jest przemysł, małe i średnie przedsiębiorstwa, nawet przestrzeń kosmiczna, cała agenda cyfrowa, cała telekomunikacja, rynek cyfrowy, oczywiście Unia Energetyczna i sprawa klimatu. Wymieniam to po kolei, jeszcze tam jest parę rzeczy, którymi się zajmujemy w komisji, ale to wszystko łączy jedna podstawowa rzecz, badania i innowacje. Bo w każdej dziedzinie, od przestrzeni kosmicznej aż do właściwego wykorzystania energii, bez innowacji Europa i Polska nie ruszy. Dlatego mówimy tutaj, na tej sesji plenarnej. Pamiętajcie Państwo, że to jest druga, zaraz po otwarciu, sesja plenarna. Bo głównym hasłem tego naszego spotkania gospodarczego są innowacje. Tak jak to było 4 lata temu, bo już raz mieliśmy takie hasło. To nam nie wyszło, przyznajmy. To musi w końcu zaskoczyć. I mam nadzieję, że w tym roku, ma pani minister ma rację, poprawiliśmy się, ale nie tak jak chcieliśmy. Chcieliśmy doganiać innych, ma pani minister rację. Ja przyznaję, że nam się wiele udało zrobić, ale musimy znacznie więcej. Dziękuję. Panie premierze, bardzo dziękujemy za podsumowanie. Ja państwa już teraz zapraszam na debatę poświęconą innowacyjności na koniec obecnej siedmiolatki unijnej, ponieważ przyjdzie czas na to, żeby podsumować, co się w trakcie tej nowej perspektywy udało z tych założeń pierwotnych, a co może nie do końca, ale też pewnie będą niespodzianki, bo różne rzeczy wynikną po drodze. Miejmy nadzieję, że Polska znajdzie swoją ścieżkę i drogę
innowacyjną w globalnej gospodarce. Bardzo Państwu dziękuję za udział w dyskusji. Chciałem bardzo podziękować panelistom i zapraszamy na kolejne debaty Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dziękuję. Thank you very much.